Cześć, w tak pięknych okolicznościach przyrody postaram się dzisiaj opowiedzieć Wam, jak ja łowię z brzegu belony, czyli nie wchodząc do wody, po prostu przychodzimy sobie, powędkujemy trochę, złapiemy kilka belon i lecimy dalej do pracy. Zapraszam na film. Jeżeli zakładamy, że nie będziemy wchodzić do wody, przyjechaliśmy tutaj z rodziną, spacerujemy sobie po plaży, bądź wyrwaliśmy się na parę godzin z pracy, potrzebujemy jakiegoś kija, który pozwoli nam spenetrować jak największą odległość, jak największą partię wody przybrzeżnej i do tego celu najlepiej nadaje się w mojej ocenie tego typu kijek. Ta wędeczka jest już ze mną drugi sezon i naprawdę jest ok. Do niej musimy oczywiście dorzucić jakiś fajny kołowrotek, który najważniejsze ma bardzo wolną oscylację nawoju. Dlaczego? Kołowrotek jest bardzo ważny. Powinien mieć wolny nawój, dlatego żeby nie robiły Wam się brody. Bo najczęściej belonę łowimy właśnie na plecionki. Czemu na plecionki? Bardziej, lepiej po prostu czujemy naszą blachę. Jeśli chodzi o plecionkę, to ja osobiście używam Okty. Słuchajcie, jeżeli chodzi o kolor, wybierzcie sobie taki, jaki Wam najbardziej pasuje. Ja osobiście jeszcze dowiązuję jakiś metr, wiecie, jakiejś lepszej żyłki, czy nawet fluorokarbonu, ale no to jest takie moje widzimisię. Ponieważ często łowię też zawodniczo i tam się każda belona liczy, dlatego no akurat stosuję coś takiego, a nie innego, ale jeżeli Wy sobie wyskakujecie od tak na chwilę, zapomnijcie o tym. Weźcie sobie jakąś żarówę i na końcu dowiążcie Waszą przynętę. Jeśli złowiłeś już swoją upragnioną belonę, nie wychodź z nią na brzeg. Musisz zrobić coś tu i teraz, szybko, żeby z powrotem szybko umieścić swoją blaszkę z powrotem w tym samym miejscu, gdzie te belony przebywają. Do tego celu najlepiej nadają się takie oto pływające siateczki. Ta akurat jest firmy Konger. Bardzo fajne, zobaczcie, ona sobie tutaj pływa. Mamy możliwość oczywiście zaciągnięcia tego otworu wlotowego. Pamiętajmy jednak o jednej bardzo ważnej rzeczy. Przed wrzuceniem belony do tego typu siatki musimy ją uśmiercić, najlepiej łamiąc kręgosłup. Ponieważ belona, która no, będzie żyła, po pierwsze będzie się męczyła, a po drugie będzie swój dziobek, no niestety, ale bardzo mocno kaleczyć o tą siatkę. Żebyśmy mieli jasność, ten materiał nie jest reklamą jakiejkolwiek firmy. Możecie natomiast, jeżeli się Wam podoba, zostawić łapkę w górę, zostawić komentarz. A jeżeli ktoś chce mnie wspomóc, może to zrobić linkiem u góry. Moimi ulubionymi przynętami są przynęty ręcznie robione przez naszego kolegę Bogusława Kasaka. Macie tam u góry film, w którym on tłumaczy, jak je zbroić. Ja dzisiaj nie skupię się na nich, ponieważ bardziej omówię Wam takie typowe, zwykłe blachy, które są po pierwsze bardzo dalekosiężne, a po drugie też potrafią łowić belony. Łowiąc z plaży, nie wchodząc do wody, potrzebujemy takie przynęty, które są bardzo dalekosiężne. Na pewno fajnymi przynętami są te jacksonowskie przynęty. 30-gramowa tutaj akurat. Musicie je dostosować do Waszego wędziska. Ja nawet używam, zobaczcie, takich pilkerków 40-gramowych. Naprawdę mega dalekosiężna przynęta, z tym, że one nie za bardzo dobrze pracują w tej wodzie. Z drugiej strony barykady mamy natomiast tego typu przynęty, jacksonowskie. One są znowuż no, niezbyt dalekosiężne, ale bardzo fajnie pracują w wodzie, o czym opowiadam Wam w innej części tego filmu, a mianowicie w trollingu belonowym.
przynęta, która dobrze pracuje i jest dalekosiężna. Jest to przynęta mikadowska tego typu, zobaczcie, 25. Bardzo fajna przynęta. Ja zresztą w tym roku dosyć dużo łowię na jej zmodyfikowaną wersję z takim dodatkowym hologramem. Bardzo fajna przynęta, naprawdę bardzo daleko leci, z tym, że ja usuwam, zobaczcie, ten czerwony element. Według mnie jest on tutaj zbędny. Jeżeli wybieramy się na tą plażę, a zależy nam na tym, żeby złowić jakąś rybę na kolację, polecam wywalenie kotwiczki, a zamontowanie czegoś takiego, takiej ala do zbrojki z kotwiczką. No wówczas oddalamy nieco ten punkt zaczepu od naszej blaszki, co może skutkować częstszymi zacięciami. Moim tegorocznym odkryciem są tego typu blachy Bellona, produkowane przez firmę Mikado. Zobaczcie, one są już gotowe, mają taką dozbrojkę właśnie i właśnie coś takiego, tak to powinno wyglądać. No, niedaleko od naszej blachy mamy tą kotwiczkę, dlatego też nie podczepiamy ryby gdzieś w pół. Po prostu gdzieś w okolicach głowy mamy tą kotwiczkę wbite, przeważnie nawet w pyszczku. Także naprawdę bardzo świetne przynęty, bardzo, bardzo skuteczne. Jak mamy naprawdę bardzo dużo tych Bellon w łowisku, to ja ich osobiście nie stosuję, dlatego, ponieważ jestem w stanie w ciągu 15 minut nałowić limit. Przypominam, limit to jest 10 Bellon. No i co potem? Potem mam iść do domu, czy wolę sobie po prostu połowić? Na koniec zdradzę Wam dwa moje sekrety. Pierwszy to używajcie fluorokarbonu na końcu. Odcinek 50 cm nawet potrafi wystarczyć. Tylko wybierajcie nieco grubsze żyłki, bo 0,18 może być nieco za cienka. Natomiast drugim moim sekretem jest wymienianie kotwiczek w przynętach. I to nie jest takie proste. Przeprowadziłem kilka niezależnych badań, z czego wyszło, że nie każda kotwiczka się nadaje. Ponieważ pyszczek Bellona jest bardzo twardy, potrzebujemy takiej kotwiczki, która się naprawdę bardzo łatwo wbija. Po drugie, te kotwiczki, które są naprawdę bardzo fajne, bardzo ostre, są po prostu ciężkie. Standardowa kotwiczka, która wisi na Jacksonach, no i wszystkich w zasadzie tego typu blachach, waży około 1 grama. Jeżeli zamienimy ją na jakąś bardzo, bardzo fajną, mocną, to przekroczymy 2 gramy. Dlatego ja wymieniam te kotwiczki na BBK-je. Jeżeli chodzi o wielkość, dobieram taką, żeby po prostu mi pasowała. A one ważą 1,2 grama, czyli są o wiele ostrzejsze, o wiele mocniejsze, a ważą zaledwie 0,2 grama więcej niż standardowa kotwiczka. Żywotna balonka, zobaczcie, ładnie zapięta. No tutaj akurat mam Holostar. Fajna przynęta, słuchajcie, dalekosiężna. Jeżeli nie chcecie wchodzić do wody, to warto z niej skorzystać. Naprawdę mega daleko leci i tak jak widzicie, łowna z brzegu bez większych problemów. Spoko sprawa.